Mai udało się zmanipulować ojca i Witek uwierzył, że Kasia kazała jej sprzątać hotelowe toalety. Dziewczyna jest zadowolona, bo czuje, że ojciec jest zły na Kasię. Co, Maja powiedziała ci, co się stało? Tak, właśnie próbujemy to wyjaśnić. Maja, słuchaj, ja naprawdę rozumiem to, że dowiedziałaś się w niefortunnych okolicznościach o mnie i o twoim tacie. Ale serio, zachowałaś się fatalnie i mega się z Kacprem zdenerwowaliśmy. Już przecież przeprosiłam. No, przeprosin jeszcze nie słyszałam, ale okej. Witek, a mam nadzieję, że ty się nie gniewasz, że ukarałam ją w ten sposób. Słuchaj, nie gniewam się? Błagam cię, jeżeli chodzi o mycie toalet, to myślę, że naprawdę mamy zupełnie różne podejście, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci. Ale jakie mycie toalet? No przecież kazałaś mi umyć toalety, nie pamiętasz już? Maja, co ty wygadujesz? Przecież nie kazałam ci myć toalet. Czyli co, sama dobrowolnie rzuciłaś na podłogę w łazience i zaczęła jechać na szmacie? Widziałem. Nie wiem, Witek, nie kazałam jej mieć żadnych toalet. Maja, dlaczego ty kłamiesz? Ja? To ty teraz kłamiesz. Najpierw kazałaś mi umyć kible, a potem... potem kazałaś mi pozbierać pety przed hotelem. Słucham? Czy to jest jakiś absurd? Zbierać pety? No tak, tato, przysięgam. I powiedziała jeszcze, że powie ci, że ja pobiłam koleżankę z klasy i wtedy na pewno każesz mi spadać do mamy. Maja, błagam cię, zlituj się. Nigdy w życiu nie powiedziałabym ci czegoś takiego. Nigdy. Zależy mi na tobie. No tak powiedziałaś, że jak ja zniknę, to będziesz miała tatę tylko dla siebie, bo mnie znienawidzi. I tylko o to ci chodzi. Słuchaj, Maja, co ty wymyślasz? Ej, dlaczego jej wierzysz, a mi nie? To teraz tak już będzie? Zawsze będziesz po jej stronie? Maja, poczekaj, porozmawiajmy. Chwileczkę. Ona jest okropna, nie widzisz tego? Ja to jeszcze nigdy nie widziałam, żebyś się uśmiechała. Zawsze tylko się drze. Majka, dosyć tego. Dawaj komórkę na tydzień. Nie. Komórka! Oboje jesteście okropni!